Cześć, witam, tu Ewa Maj. Jestem tutaj, tak jak zapowiadałam, dzisiejszy live. Robię to już cyklicznie, jak wiecie. I inspiruję, motywuję i medytujemy razem podczas takich live'ów. Witam serdecznie. Dzisiejszy live chciałabym zrobić taki troszeczkę rozszerzony, głębszy, ponieważ żyjemy na całym świecie, i w Polsce, i tu w Australii, gdzie mieszkam, i gdziekolwiek. Żyjemy w świecie pandemii i to jest naprawdę wszystko jedno, czy ona jest urojona, prawdziwa, na ile fałszywa, na ile sterowana. To wielu ludzi dołuje, to nas ogranicza, ale też z jednej strony ogranicza, z drugiej strony wymyślamy sposoby, by się komunikować, by żyć normalnie, by funkcjonować. Wymyślamy nowe sposoby, więc również jest to bardzo inspirujący etap w życiu całej planety. Ale ja chciałabym się skupić na naszym osobistym życiu dzisiaj. Zapowiedziałam temat treningu zmiany nastawienia do okoliczności życiowych, do tych trudnych, problematycznych okoliczności życiowych. Trening rozwijania umiejętności, które sprawią, że twoje nastawienie, pomimo tego, że żyjesz wśród okoliczności trudnych, problematycznych, szarych, skomplikowanych, splątanych i zablokowanych, to będziesz potrafiła, potrafił zmienić swoje nastawienie do tych okoliczności, swoje myśli, uczucia, ze stresu, w zaufanie, z martwienia się, w ufność, że wszystko toczy się ok dla ciebie i właśnie się przekształci na okoliczności ok dla ciebie. To jest możliwe. To wymaga treningu, ale jest możliwe. I co się wtedy dzieje? I to już jest udowodnione. To jest absolutnie udowodnione. W tych czasach, w których my żyjemy, zajmuje się technikami umysłu, czy sposobami, czy medytacji, czy oddychania, czy zmiany intencji, zajmuje się miliony ludzi i tysiące specjalistów, którzy to badają, którzy wymyślają różne techniki, jak zrobić, żeby zmienić nastawienie do okoliczności, żeby zmienić ich kształt na pozytywny, na sprzyjający dla nas. Ponieważ jest już wiadomo, że to, co krąży w twojej głowie, dominujące twoje myśli, dominujące twoje emocje i uczucia, one kształtują realia wokół ciebie. One sprawiają, że twoje okoliczności się komplikują, jeśli twoja głowa i twoje emocje tworzą skomplikowane scenariusze, trudne, jeśli się boisz czegoś, martwisz i oczekujesz, niejako przewidujesz, że będzie właśnie źle, niedobrze, że tobie przydarzy się coś, że to się nie rozwiąże, że tego się nie da zrobić, że żyjesz w świecie, w którym są problemy, że ludzie są nastawieni do ciebie nie tak, jakbyś oczekiwała czy oczekiwał. Jeśli masz takie przekonania, to te przekonania kształtują twoją rzeczywistość i to w dzisiejszych czasach, w jakich my żyjemy, to powinniśmy wiedzieć, że przełożenie naszych, kształtu naszych myśli i emocji na realia wokół nas jest stuprocentowe. I teraz tak, jeśli jest stuprocentowe, to jak zrobić, żeby zapanować nad tymi myślami, tymi czarnymi scenariuszami, negatywnościami, przekonaniami, że źle, że będzie gorzej, no i tak dalej. Ja nie będę tutaj wymieniała całej listy negatywnych przekonań, bo sami wiecie, jakie są te treści. I teraz, jak zrobić, żeby zmienić
to, co w głowie krąży, bo często my nie rozpoznajemy nawet tych myśli. To też już jest udowodnione, że jesteśmy świadomi tylko cząsteczki, niewielkiej ilości myśli, które myślimy. Natomiast miliony myśli i uczuć podświadomych, które tam krążą, krążą, krążą i aktywują Ciebie do określonych działań, do określonych reakcji, na przykład strachu, stresu, czy żalu, czy smutku, czy pretensji, czy braku zaufania. To są myśli i przekonania, których na przykład Ty nie kontrolujesz, nie jesteś świadoma. Ale możesz być świadoma i możesz być świadomy, możesz nauczyć siebie, żeby łapać się na takich myślach. I co wtedy? Jeśli już wiesz, że to, co myślisz i czujesz, przekłada się na Twoje realia i na przykład okoliczności wokół Ciebie zamiast się rozwiązywać tak, jakbyś bardzo, bardzo chciała, to one się komplikują, bo tak naprawdę to oczekujesz, że to się nie rozwiąże, gdzieś głębiej tak oczekujesz, takie masz przekonanie, albo że rozwiązanie będzie trudne i bardzo powoli i kiedyś tam się pojawi, to takie realia tworzysz, to oddziaływuje na ludzi, z którymi kooperujesz, to oddziaływuje, to się jakby odzwierciedla na ludziach przede wszystkim. Na ludziach wokół Ciebie, na ludziach, z którymi Ty współpracujesz, z którymi się spotykasz, z którymi za chwilę spotkasz się, żeby załatwić jakąś sprawę w urzędzie, czy z rodziną, czy z sąsiadem, czy cokolwiek, czy w pracy. To się odzwierciedla, to co myślisz i czujesz, czego się boisz, czym się martwisz. I teraz tak. Przede wszystkim takie myśli trzeba umieć zatrzymać i przekształcić. Bo nie wystarczy ich zatrzymać, to znaczy tak, nie jest możliwe zatrzymać myśli, dobrze? Robiono eksperymenty na ten temat. Mnisi buddyjscy, mistrzowie zen oraz różni mistrzowie medytacji stosują techniki, by dojść do takiego momentu, żeby zatrzymać myśli. I używają do tego również specyficznych urządzeń, do których są podłączeni. Czy jest możliwe zatrzymać myśli? No, jest możliwe zwolnić bardzo częstotliwości mózgu, na przykład do 4 Hz. To jest bardzo, bardzo, bardzo głęboki stan świadomości, bardzo głęboki relaks. Ale nie jesteśmy w stanie kompletnie zatrzymać myśli. Natomiast gdy umiemy je, te częstotliwości mózgu, umiemy zwolnić częstotliwości mózgu, czyli wejść w stan alfa, teta, czyli z częstotliwości mózgu, gdzie to wszystko tam biega po głowie, wokół głowy, tutaj oddychamy szybko, ponieważ emocje rozpierają klatkę piersiową i tak dalej. Jak zrobić, żeby to wszystko się uspokoiło, żeby zrobiło się cicho, bo wtedy mózg zaczyna myśleć inne myśli. Czerpie z innych tam przegródek podświadomości Twojej. Gdy umysł jest cichy, gdy serce bije spokojnie, czerpiesz wówczas z zasobów zupełnie innych przekonań. Ponieważ tam głębiej, tam gdzie częstotliwości mózgu są 8, 4 Hz, no powiedzmy 12 maksymalnie, czyli alfa i teta, to wówczas jesteś jakby poza zasięgiem lęku. Ja tutaj nie będę tłumaczyła tych fizjologicznych aspektów tego procesu, gdzie Ty w tych częstotliwościach zwolnionych, głębokich częstotliwościach mózgu możesz funkcjonować zdrowo. Możecie sobie na ten temat poczytać,
dowiedzieć się więcej. Natomiast to, co ja chciałam powiedzieć dzisiaj, przede wszystkim, jak zrobić, żeby wejść w takie częstotliwości, wolne częstotliwości mózgu, myśli płyną wolno, oddech jest spokojny, no właśnie, oddechem. Twój oddech jest połączony z częstotliwościami mózgu i z reakcją twojego systemu nerwowego. Z reakcją twoich emocji. Więc, gdy ty zwolnisz rytm oddechu, to tym samym zmienisz częstotliwości mózgu i automatycznie rozluźni się twoje ciało i przechodzisz w taki wymiar świadomości, w którym lęk, zmartwienie, napięcie i stres nie istnieje. Jest taki wymiar świadomości. Właśnie w częstotliwościach alfa, a najlepiej teta, czyli jeszcze głębiej, jeszcze wolniej oddychamy. I teraz ja chciałabym to zrobić z wami. Jeszcze jedna uwaga. Ponieważ okoliczności życiowe dzieją się, my w nich uczestniczymy, załatwiamy coś, dzwonimy, jedziemy, rozmawiamy, dyskutujemy, zastanawiamy się. To się wszystko dzieje w życiu. I my potrzebujemy, gdy złapie nas stres, zmartwienie i odbieramy też, że okoliczności nam się splątują w związku z tym i blokują, bo stres i zmartwienie i w nas splątanie to tam się splątuje. To jak zrobić, żeby nie trzeba było szukać specjalnej świątyni, specjalnego miejsca cichego, zapalania świeczek czy kadzideł, czy specjalnej muzyki? Jest taki sposób, bo my to potrzebujemy zrobić też i szybko. Jest świetnie znaleźć świątynię, gdzie można pomodlić się głęboko. To też zmienia nasze stany świadomości bardzo. Można znaleźć zaciszne miejsce, gdzie można pomedytować. Ale gdy potrzebujesz zmienić nastawienie do okoliczności natychmiast, bo blokuje się tu i tu i tu, supeł tam i tam, gdzieś zatrzaskują drzwi, gdzieś się coś wali, coś psuje, coś komplikuje, to wówczas trzeba to zrobić teraz, tu. Nie wiem, w aucie, po drodze, w sklepie. A gdy załatwiasz sprawę w jakimś urzędzie, czy nawet przez telefon, ja wiem, że teraz pandemia, to ograniczone są kontakty międzyludzkie, ale wciąż potrzebujesz żyć, załatwiać sprawę, być tu i tam. I teraz tak. Robisz to zmianą rytmu oddechu. Ja myślę, że większość z was to wie. Natychmiastową zmianę twojego nastawienia i zmianę tego, co się odzwierciedla w twoich realiach, na ten lepszy wariant. Pierwszy krok robisz za pomocą zmiany rytmu oddechu. Czyli nawet jak czekasz przed drzwiami jakiegoś biura czy urzędu, czy jesteś w domu i potrzebujesz za chwilę gdzieś zadzwonić, żeby coś zostało załatwione pozytywnie dla ciebie, to wówczas na chwilę, na minutę, słuchajcie, to naprawdę minuta to jest bardzo dużo czasu. Bardzo dużo czasu. Przez minutę naprawdę można zrobić bardzo dużo ze sobą i z tymi realiami. Więc teraz opowiem wam 5 kroków, które trzeba zrobić, żeby zmienić okoliczności zaplątane, zablokowane. Jaki rodzaj treningu należy zrobić? Jest to 5 kroków, żeby uzyskać szybko, tak w żywym życiu, on the go, uzyskać zmianę okoliczności. Więc pierwszy krok to jest zmiana stanu świadomości poprzez zmianę rytmu oddechu na ten pogłębiony, specyficzny rytm, który za chwilę z wami zrobię. Zresztą ten rytm oddechu robię od wielu, wielu lat z wami i na warsztatach, i na sesjach jest bardzo skuteczny.
i jest tak opracowane, że nie trzeba tego oddechu praktykować przez 30 minut, 40 minut, nie każdego na to stać czasowo, nie każdy to lubi tak długo oddychać, to trzeba być przygotowanym i tak dalej, tak głęboko oddychać. Ten rytm oddechu, który Wam przekazuję, jest tak opracowany, wydaje się tak bardzo prosty, ale jest tak opracowany, że wprowadza Cię w stan alfa i teta głębiej, ja nazywam to stan centrum, bo tam jeszcze zachodzą pewne procesy głębsze, wprowadza Cię no w niecałą minutę, no. No minuta, okej. Więc pierwsze, rytm oddechu, zmiana świadomości i to powoduje, że dzieje się drugi krok tego treningu, że w tym nowym, głębszym stanie świadomości Ty przestajesz czuć strach, stres, zmartwienie, pretensje. I zaczynasz być takim obiektywnym, neutralnym obserwatorem okoliczności, w których uczestniczysz, a które jeszcze przed chwilą były splątane. Więc to jest drugi krok, wynik pierwszego, że stajesz się neutralnym obserwatorem. Znika strach, znika stres, znika napięcie, znika martwienie się, znikają pretensje, znika oczekiwanie, że będzie niedobrze na przykład, źle czy coś takiego. I z tego wynika trzeci krok tego treningu. Teraz, żeby zmienić te okoliczności, ok? To znaczy już w drugim kroku, kiedy już jesteś w tym neutralnym stanie, gdy już Twój umysł jest spokojny, serce wyciszone, strach, stres odpłynął, to już, kochani moi, to odzwierciedla się na Twoje okoliczności życiowe i już się tam zaczyna rozplątywać i odblokowywać. I to też jest udowodnione. Czyli gdybyś poprzestała na drugim kroku wyłącznie, czyli dojście do momentu poprzez kilka głębokich oddechów w rytmie specyficznym, który za chwilę podam, to już będzie bardzo dużo, to już się coś zmieni na pewno, bo to zmienia Twoje nastawienie do okoliczności, to zmienia nastawienie ludzi do Ciebie i to zmienia, jak to powiedzieć, ja na przykład wierzę w to, że wydarzenia wokół nas są jak świadome, żywe istoty, które reagują na nasze myśli i uczucia natychmiast. To nie jest trwałe, co jest w Twoim osobistym świecie. Nawet jeżeli dookoła jest chaos, nawet jeżeli dookoła jest źle, nawet jeżeli ludzie wokół Ciebie w to wierzą, denerwują się, martwią, i u nich się splątuje, to w Twoim lokalnym świecie okoliczności mogą zacząć sprzyjać Tobie, zmieniać się. W Twoim lokalnym świecie. Poprzez zmianę Twoich myśli, Twojego stanu świadomości, Twojej ekspresji wyciszonej, zbalansowanej, bo to się odzwierciedla na Twoich okolicznościach. Okej. Załóżmy, że masz trochę więcej czasu, żeby zrobić trzeci, czwarty i piąty krok, nie tylko pierwszy i drugi. Trzeci krok to jest, gdy jesteś już w neutralnym stanie wyciszonym, położyć lewą dłoń na sercu i wsłuchać się, co mówi Twoje mądre serce, bo znowu, już jest udowodnione, że serce ma swoją mądrość. Wyciszone serce ma swoją mądrość, i ma swoją moc uzdrawiania. Generuje gigantyczne pole energetyczne, które wpływa uzdrawiająco na Ciebie i okoliczności wokół Ciebie. I ma swoją mądrość. Więc kładziesz w trzecim kroku lewą dłoń na sercu. Wciąż oddychasz bardzo powoli, głęboko i spokojnie, żeby utrzymać ten stan.
neutralny, wyciszony. I pytasz swoje mądre serce, nie mózg, tylko pytasz serce. Tu kieruje się Twoja uwaga. Pytasz swoje mądre serce, a co jest najlepszego zrobić teraz, za chwilę? Jak zmienić Twoje reakcje? Może wycofać się z jakiegoś wydarzenia, a jeśli wejść, to jak? Pytasz swoje mądre serce. Albo możesz w ogóle o nic nie pytać, tylko położyć dłoń na sercu, oddychać spokojnie i wsłuchać się i wczuć się w to, co Twoje serce mówi do Ciebie. Przekonasz się, że przyjdą uczucia, sygnały, myśli, podpowiedzi, wskazówki. I to jest trzeci krok. Wsłuchanie się w to, co mówi Twoje serce. Czwarty krok. Czwarty krok to jest podążać za podpowiedzią Twojego serca. I co to znaczy podążać za podpowiedzią Twojego serca? Generalnie Twoje serce podpowiada Ci, tak jak obserwuję od lat, gdy robimy tę praktykę. Generalnie serce podpowiada nam i pokazuje, bo przychodzą też wizje, jak inaczej można wejść w tę samą okoliczność, w ten sam kontakt z drugim człowiekiem, z jaką inną energią, z jakim innym słowem, z jakim innym tu uczuciem, z jakim innym nastawieniem. Serce Ci podpowiada i Ty już wiesz, Ty już czujesz. Ty sobie to wyobrażasz, wizualizujesz, że wchodzisz w tę okoliczność, czy ten kontakt z drugim człowiekiem, z tą nową Twoją wewnętrzną i zewnętrzną postawą, wyciszoną, zbalansowaną, spokojną, ufną. I gdy sobie wyobrażasz taki wariant tych okoliczności, ty w nich, w nowej wersji, to co sobie wyobrażasz i czujesz, jeszcze bardziej, jeszcze głębiej odzwierciedla się na tych okolicznościach wokół ciebie. Ponieważ to, co sobie wyobrażamy na głębszym poziomie świadomości, w bardzo spokojnym stanie umysłu i uczuć, ma moc odzwierciedlania się potężnie na nas samych, na okolicznościach wokół nas, na naszych relacjach. A co za tym idzie? Również odzwierciedla się w tym, co do nas wraca. Co dostajemy w feedbacku, gdy wchodzimy w sytuację w tej wersji wyciszonej, zbalansowanej, neutralnego obserwatora, która jest w stanie bez lęku, bez zmartwienia się, bez pretensji, a z czym? Z pozytywnym oczekiwaniem, nastawieniem, że ta czy inna okoliczność, czy ta relacja kreuje dla Ciebie sprzyjające okoliczności. I piąty krok, gdy masz czas zrobić wszystkie pięć kroków, nie tylko pierwsze dwa, to jest wypowiedzieć inwokację, czyli programowanie, które to ugruntuje. I zaraz zrobimy razem tę inwokację, zrobimy razem te kroki. Proszę Was teraz, ten kto ma ochotę, niech wejdzie ze mną w ten proces zmiany nastawienia i zmiany okoliczności. Niech przejdzie ze mną te pięć kroków do pozytywnego rezultatu, do zmiany kształtu rzeczywistości. Proszę
Gdziekolwiek jesteś, usiądź czy połóż się wygodnie. Zamknij oczy. Rozluźnij się. Zacznij oddychać głębiej, spokojniej. Rozluźnij przede wszystkim barki. Puść wszystko z ramion i z barku. Odpręcz się. I teraz zrobimy razem ten rytm oddechu, który wprowadzi Cię w stan świadomości, w którym Ty będziesz uwolniony, uwolniona od stresu, lęku, zmartwienia i staniesz się neutralnym, ufnym, pogodnym uczestnikiem tej rzeczywistości. Wdech robimy przez nos, a wydech przez usta. I proszę, oddychamy oddechem pionowym w górę i w dół. Weź wdech przez nos ku górze i zatrzymaj nad głową. I gdy robisz tę pauzę nad głową, wypowiedz w myślach: cisza. A potem puść swobodnie wydech w dół przez całe ciało, wydychaj przez usta i na wydechu rozluźniaj przede wszystkim barki, ramiona i resztę ciała. I wydychaj wszystkie myśli niepotrzebne, stresy, napięcia przez nogi, stopy do ziemi. I znowu wdech przez nos ku górze, zatrzymaj nad głową i w myślach powiedz: cisza. I wydech przez usta swobodnie w kierunku w dół, przez całe ciało. I rozluźniaj barki i resztę ciała na wydechu. I wydychaj wszystkie napięcia przez nogi, stopy do ziemi. I jeszcze raz. Przekonasz się, że ten pionowy oddech w górę i w dół z zatrzymaniem nad głową i tam cisza i długi wydech przez usta w kierunku w dół z rozluźnieniem ramion wprowadza Ciebie w głęboki relaks, spokój, w stan alfa, a może nawet już teta, czyli głęboko w stanie relaksu. I przestajesz mieć te zmartwienia i stresy, to wszystko odpłynęło, ponieważ jesteś na takim poziomie świadomości teraz, poprzez ten spokojny, pogłębiony rytm oddechu. Zmieniłeś częstotliwości mózgu. Twój umysł przeszedł w taki wymiar, gdzie nie ma kontaktu z negatywnymi emocjami, jest tylko spokój, zaufanie, pogoda ducha. Neutralny stan osoby, która uczestniczy w okolicznościach, w tym życiu, ale jest w nich, będąc tym uczestnikiem, neutralnym obserwatorem tego, co się dzieje. I jesteś świadoma i świadomy, że Twoje myśli i Twoje uczucia i Twoje przekonania wpływają nie tylko na Ciebie, nie tylko na nich, ale też na kształt rzeczywistości, w jakiej Ty żyjesz, na realia Twojego życia to wpływa. I już wiesz teraz, że gdy tak oddychasz spokojnie w tym rytmie, góra, dół, cisza nad głową,
już to odzwierciedla się na okolicznościach Twojego życia, na Twoich relacjach, na tym, co otrzymasz za chwilę zwrotnie od ludzi, od życia, od świata. To zawsze się sprawdza. Gdy wyciszasz umysł i serce, gdy rozluźniasz ciało, gdy przestajesz się bać i stresować i jesteś ufnym, pogodnym, spokojnym obserwatorem życia, to ta wibracja, ta ekspresja odzwierciedla się na realiach Twojej rzeczywistości i rozplątuje różne splątania, odblokowuje blokady, robi się przestrzeń w Twojej energii i robi się przestrzeń w Twoim życiu na okoliczności sprzyjające, pozytywne, dobre dla Ciebie. I teraz proszę, połóż lewą dłoń na sercu. Poczuj swoje serce. Poczuj, jak bije równym rytmem. Bo teraz, gdy oddychasz tak spokojnie, to serce bije równym rytmem. I wsłuchaj się w to, co mówi Tobie serce. Jeśli jest jakaś okoliczność w Twoim życiu, którą chciałbyś zmienić na lepszą, poprawić, odblokować, wsłuchaj się, co mówi Twoje serce. Zapytaj swoje serce. Kochane moje serce, powiedz mi, podpowiedz mi, co mogę zmienić, jak zrobić inaczej, z czego się wycofać, a z czym wejść w taką czy inną relację czy okoliczności życia. Kochane moje serce, podpowiedz mi. Niech Twoja mądrość podpowie mi, co jest najważniejsze teraz dla mnie i najlepsze. I wsłuchaj się. Nie staraj się za wszelką cenę coś usłyszeć czy poczuć. Twoje serce odpowie Ci tak czy inaczej, teraz lub chwilę później. Najważniejsze jest to, że utrzymujesz ten rytm oddechu, że wypełniasz swoją aurę i całą ekspresję spokojem, ufnością, pogodą ducha i już wiesz, że to odzwierciedla się na Twoich okolicznościach, a to za chwilę o tym przekonasz się. Gdy skończymy ten live, przekonasz się, w jaki sposób to Twój obecny stan, wyciszony, spokojny, pozbawiony strachu, stresu, zmartwień, a wypełniony spokojem, byciem tu i teraz, świadomością odzwierciedlania siebie na okolicznościach. Przekonasz się, jak to zmienia. I teraz wyobraź sobie, to jest kolejny krok. Wyobraź sobie, że wchodzisz w te okoliczności w nowej wersji, w tej właśnie. W te okoliczności, które były splątane, zablokowane, trudne, czy w jakąś relację, że wchodzisz w tej wersji wyciszonej, spokojnej, zrelaksowanej i ufnej. Wyobraź sobie to wyraźnie, że to dzieje się jeszcze raz, ale inaczej, z Twoim udziałem, z Twoim udziałem w innej wersji. W tej wersji, którą nazwę teraz ja kreator realiów w moim życiu.
już zawsze. Niech twoja wyobraźnia teraz ma przestrzeń, by pokazać tobie, jak inaczej dzieją się te okoliczności, jak inaczej reagują ludzie na ciebie, co innego dostajesz, a zwrotnie, jak to się rozwiązuje, rozplątuje, odblokowuje, jak płyniesz na fali zdarzeń. Jak przyjaźnie ty odczuwasz ludzi, jak przyjaźnie ludzie odczuwają ciebie. I teraz, gdy już to widzisz i czujesz tę nową wersję twojej rzeczywistości z twoim udziałem i to się już odzwierciedla, to teraz jest pora na piąty krok. Inwokacja, programowanie. To programowanie, ta inwokacja ugruntuje twój stan świadomości, twoje przekonania. Twoja podświadomość to wchłonie, żeby dostosować inwokację ugruntowującą nową wersję ciebie w okolicznościach życiowych, które też już są nowe, bo sprzyjające tobie. Weź głęboki wdech, wydech, rozluźnij się jeszcze bardziej i powtarzaj w myślach lub na głos za mną. Od dzisiaj to ja mam moc kreowania moich okoliczności, kształtu mojego życia, przebiegu zdarzeń i efektów życiowych dla mnie. Od dzisiaj to ja mam naturalną moc kreowania moich okoliczności w życiu, ponieważ mam już tę świadomość i moc, by zmieniać swoje myśli i uczucia i całą moją ekspresję, zmieniać na tę neutralną, pozytywną, spokojną i zbalansowaną. Mam tę moc, możliwość, umiejętność. To jest bardzo naturalne dla mnie. Od tej chwili, ilekroć będę potrzebować, by splątane okoliczności czy trudne zmieniły się na te sprzyjające dla mnie i żeby pojawiły się dla mnie dobre rozwiązania, to od tej chwili już wiem, co zrobić. Wezmę kilka głębokich, relaksujących oddechów w kierunku w górę i w dół. Ustanowię ciszę nad moją głową, ciszę moich myśli i rozluźnię na wydechu moje ciało całkowicie i uwolnię się od lęków, stresów i zmartwień. A tym samym uwolnię moją rzeczywistość wokół mnie, realia, od splątań, problemów i zmartwień. Umiem to zrobić, umiem to zastosować już zawsze. Od tej chwili rzeczywistość wokół mnie sprzyja mi w każdym momencie. Rozwiązują się sprawy, na które czekałam, czekałem. Rozwiązują się w pomyślny dla mnie sposób. I nawet jeśli wokół mnie, dla innych ludzi, w innych rzeczywistościach, w innych światach dzieją się problemy i splątania, to ja umiem zrobić tak, by w moim osobistym świecie okoliczności i sytuacje zaczęły się układać pomyślnie. I pragnę tym dzielić się z innymi ludźmi, żeby oni też potrafili tak zrobić.
Moja rzeczywistość nie jest zależna od rzeczywistości, w której żyję globalnie. Moja osobista rzeczywistość jest moim osobistym, ukształtowanym przeze mnie światem. Ja to kształtuję, ja to tworzę. Jestem kreatorem, kreatorką mojej osobistej rzeczywistości. Jestem świadoma i świadomy tego, że moje pozytywne, spokojne myśli, spokojne, pozytywne uczucia zmieniają kształt zdarzeń. Jestem tego świadomy i świadoma w 100%. I od tej chwili tego używam już zawsze. A jak robię, żeby zmienić to, co splątane? Poprzez oddech pionowy w górę i w dół, który mnie wycisza i rozplątuje supły rzeczywistości, które powstały, ale które już mnie nie dotyczą. Tak to działa. Wiem to na pewno. To jest moje 100% przekonanie i tego używam od dzisiaj już zawsze. Pozostań przez chwilę w ciszy, oddychaj spokojnie. Niech Twoje serce i Ty wyrażaj wdzięczność. Dziękuję, dziękuję, dziękuję za to odkrycie albo ponowne przypomnienie mi, że tak to działa. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Za chwilę otworzysz oczy, wrócisz do tej rzeczywistości wokół Ciebie, do Twoich realiów i pamiętaj, oddychaj bardzo powoli i spokojnie. Kiedykolwiek Twój oddech przyspieszy i myśli przyspieszą, zwolnij ich tempo. Co nie znaczy, że masz się nie bawić, śmiać, tańczyć, śpiewać i tak dalej. Ale gdy w działaniach codziennych, w których potrzebujesz coś osiągnąć, coś załatwić, z kimś się dogadać, coś uzyskać sprzyjającego dla Ciebie, to potrzebujesz wyciszyć myśli, zwolnić ich rytm, zwolnić rytm oddechu, żeby tą ekspresją rzeczywistość wokół Ciebie nabrała przestrzeni. Żeby zrobiło się miejsce na sprzyjające okoliczności i żeby zaczęło odzwierciedlać Twoje pozytywne uczucia. A teraz, kochani, pora, żeby wrócić do realiów i żeby obserwować, jakie są efekty naszej praktyki, naszego treningu, zmiany nastawienia do okoliczności. To był długi live tym razem. Ja wierzę, że było to dla Was ciekawe i jest i będzie efektywne. Dzielmy się spostrzeżeniami, efektami tu na Facebooku, bo to też jest bardzo pomocne dla wielu ludzi. W ten sposób dzieląc się, możemy im pomóc, żeby oni nabrali zaufania do takiej strategii, do takiego sposobu i żeby zaczęli to używać. Ja tego doświadczyłam dziesiątki razy w życiu. Zmiany splątanych okoliczności. Nie za pomocą szamotania się z nimi i walczenia z nimi, ale za pomocą zmiany mojego nastawienia do nich. Poprzez zmianę świadomości, rytmu oddechu. Okej, to tyle ode mnie na dzisiaj. Dziękuję Wam za Wasze uczestniczenie tutaj. Dziękuję serdecznie. Wszystkich pozdrawiam z gorącej Australii.
Tęsknimy za powiewem śniegu i mrozu z Polski i gdzieś z Europy, bo wiem, że u was gdzieniegdzie pada śnieg, więc jak oglądam te zdjęcia z tym śniegiem, to sobie przypominam, jak pachnie śnieg, jaki jest rześki powiew powietrza wtedy. U nas 3 dni temu było 47 stopni w półcieniu na patio, więc możecie sobie wyobrazić, co to znaczy. Dzisiaj jest trochę lepiej. Dzisiaj jest 32 w cieniu, ok? No, także ciepełko jest fajne, ale nie za dużo. Życzę wam, kochani, ciepełko to tutaj pogodowe, ale ciepło w nas niech będzie zawsze, zawsze, zawsze to ciepło serca, bo ono pomaga żyć. Dziękuję. Do zobaczenia za jakiś czas. Planuję webinar w przyszłą niedzielę dla tych z was i innych jeszcze osób, które zechcą pogłębić tą praktykę, rozszerzyć. W przyszłą niedzielę 40-minutowy webinar. Będziemy z tym pracować jeszcze głębiej, troszkę szerzej. O godzinie 19 mojej, czyli waszej 12 w Polsce. Jeżeli będziecie mieć ochotę na ten webinar się zapisać, to tutaj przez Messengera zapraszam. Serdecznie, będzie więcej informacji. A tymczasem niech się dzieje. Wszystkiego dobrego, cudownej niedzieli. Pozdrawiam wszystkich. Ewa Maj.